Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Przedostatni Dzień eventu Letnie Gwiazdy, chociaż niekoniecznie, ponieważ jutro prawdopodobnie dostaniemy zespół jakby za fazę grupową Copa America i również oczywiście Euro. I podejrzewam, że karty naprawdę będą też na pewno bardzo, bardzo fajne. Oczywiście nie będzie Ronaldo, nie będzie Messiego, ale kilka kart fajnych na pewno się pojawi. Słuchajcie, jak możecie, stawcie lajka, jak nie, słuchajcie kanału, zasubskrybujcie. I w dzisiejszym odcinku prawdopodobnie pojawi się SBC o gwarantowaną kartę Summerstar, więc naprawdę dzisiaj będzie się dość sporo działo. Ale na początek omówimy sobie to, co działo się wczoraj, bo wczoraj odcinka nie było, chociaż nie pojawiło się zbyt dużo, bo jest to tylko SBC 87 plus potrójna rozbudowa, które sobie oczywiście zrobimy. I tutaj daję tego Neymara, którego trafiłem w poprzednim chyba odcinku i muszę go sobie odzyskać na webapie. Trafiłem dwa razy Neymara chyba w dwóch poprzednich odcinkach. To było coś niesamowitego, gdybym go dzisiaj również trafił. I chyba trafiłem go, szczerze mówiąc, nawet w tej paczce 87+. I do tego oczywiście zaczniemy sobie za chwilkę od player picków. Chyba 15 na dzisiaj przygotowałem. Szkoda, że w dalszym ciągu nie ma SBC ligowych. Oczywiście Bundesligi i Serie A, bo chyba ich nie ma już od dobrych dwóch tygodni, jeżeli chodzi o Serie A, a Bundesliga od chyba 3 czy 4 dni. Więc mam nadzieję, że dzisiaj one się pojawią tutaj po raz kolejny. I chyba tyle, jeżeli chodzi o content wczoraj. Jeszcze tam jedno SBC o paczkę było, które zrobiłem sobie, chyba tam paczka za 25 tysięcy, którą na pewno sobie otworzymy. Także co, na sam początek przejdźmy do player picków, zobaczymy, czy uda się coś trafić. Jeżeli chodzi o player picki, to jeszcze chyba nic trafić mi się nie udało. Otworzyłem, myślę, już około, no myślę, że 100 na pewno. I słuchajcie, tak może obok FIFA, otwierając player picki, piszcie, co sądzicie o wczorajszym półfinale Euro między Anglią a Danią i głównie chodzi mi o decyzję o karnego w dogrywce dla Anglii. Czy sądzicie, że był karny, czy nie? Bo oczywiście dla mnie to karnego tutaj nie powinno być. I szczerze mówiąc, to jak działa VAR, to jest po prostu komedia. Za każdym razem, gdy jest sprawdzany karny, uważam, że za każdym razem powinien podejść sędzia główny. I uważam, że to on właśnie powinien zawsze podejmować decyzję po obejrzeniu powtórki, a nie sędziowie, którzy siedzą na VAR-ze. Piszcie, jaką wy macie decyzję. Oczywiście Anglia zasłużyła sobie na to zwycięstwo tak czy inaczej, bo na pewno była lepsza. Dania oczywiście grała fajnie w pierwszej połowie, ale już tak od 60-70 minuty zupełnie nie mieli siły i co również w dogrywce już naprawdę ledwo co chodzili. Także piszcie, co myślicie o tym meczu półfinałowym i głównie o tej decyzji sędziego o karnym dla Anglii. A jak jeżeli chodzi o player picki, jak na razie nie lepiej. I możecie wpisać też w komentarzach, to sądzicie, że wygra Euro wynik meczu Włochy z Anglią. I wracamy do player picków. Jak na razie 83 najlepszy traf na chyba 7 player picków, więc naprawdę po raz kolejny nie najlepiej. Dembele 81. Fajnie było coś trafić, takiego wysokocenionego, może chociaż ze 2-3 walkouty. Bauman 82. I właśnie, jeszcze dzisiaj w odcinku, prawdopodobnie po tych paczkach, przed jeszcze paczką z gwarancją Summerstar, powiem wam o tym, co prawdopodobnie będzie w FIFA 22. Pojawiło się mnóstwo przecieków na temat ikon i o kilku z nich sobie na pewno dzisiaj powiemy. Między innymi jest nareszcie, będzie nareszcie pierwsza polska ikona i będzie to Dudek, ale o tym już było wiadomo chyba, nie wiem, z tydzień temu pierwsze takie przecieki się pojawiły, w ogóle jako pierwsza chyba ikona w FIFA 22. Właśnie był to Dudek jako przeciek, ale o tym za chwilkę powiem troszeczkę więcej. 3 player picki do końca i jak na razie De Jong najlepszym trafem. Szkoda. Taliska, 2 do końca. I czy będzie coś? Niestety nie. Angelino 80 i ostatni player pick 80+. Najjutrzejszy odcinek na nowe karty, też na pewno tych player picków, myślę, że ze 20, może nawet 30. Przygotuję. Dobra, to do klubu. Lecimy z paczkami, które miałem tam zachowane z Division Rivals bodajże i z SBC codziennego. Jak coś będzie, to wam pokażę. Jak nie, to już widzimy się przy paczce z 87+. I pierwsza paczka rzadkich piłkarzy. Electrum. Jest walkout, ale bez karty specjalnej. Chociaż też, że walkout to są paczki za Division Rivals z Costa Rica, więc będzie Keylor Navas. Jeżeli duplikat, to w sumie nie pomyślałem o tym. Mogłem najpierw te paczki otworzyć, a później zgłosić to SBC. Bo jeżeli jest to duplikat, to nie mam z nim co zrobić w tym momencie. Okej, okay, na szczęście go nie mam. I dobra, w pozostałych niestety nic nie było, także lecimy z paczką z potrójną rozbudową 87+. Też możecie pisać, czy udało wam się trafić właśnie w tej paczce coś ciekawego, jakąś kartę Summerstar. Zobaczymy, co będzie u mnie.
Jest karta SummerStar, teraz jaka narodowość? Może Portugalia? Niestety nie. Najgorsza z możliwych kart, chyba warta około 20, chyba 30 tysięcy. Wczoraj ją trafiłem właśnie w paczkach z podglądu, to za chwilę jeszcze mogę w sumie pokazać. Benzema i Handanowicz jeszcze w tej samej paczce, zobaczmy ile on jest wart. No tak, 40 tysięcy. I tutaj tak jak mówiłem, właśnie trafiłem tę kartę w paczce za 100 tysięcy, ale oczywiście kupować jej nie będę, bo i tak bym stracił pewnie 50 tysięcy. I dobra, przejdźmy teraz do ikon oczywiście tych, które prawdopodobnie pojawią się w FIFA 22, bo oczywiście jest to kod gry pokazany na Twitterze Foodwatch. Oczywiście link będziecie mieli w komentarzu, żeby sobie zobaczyć to na spokojnie. I zaczynamy tak, karta Runeya 86 i 88 overall i tutaj macie statystyki jego już podane w grze. I nie będę wam tutaj pokazywał poszczególnych statystyk, myślę, że każdy sobie będzie to mógł na spokojnie zobaczyć. Powiem tylko tych zawodników, którzy prawdopodobnie będą mieli swoje ikony i jakie są na ten moment ich overall. Runej 86, 88, tak jak mówiłem. Lecimy sobie dalej i tutaj mamy Dudka 85, jest to jego karta pewnie podstawowa, ta Baby. Średnia pewnie będzie jakieś 87 i Prime pewnie będzie 89, może 90. Casillas 87 i 89, to jest jego wersja Baby i jego wersja pośrednia. Lecimy sobie dalej, mamy Ljungberga 86, dalej jest Morientes 88, Robikin 86, Ginola 89, co szczerze mówiąc nie bardzo kojarzę, możecie napisać w komentarzach. Koller 89, dalej mamy Riken 85, Solskjaer 86, Joe Cole 87. Tutaj niektóre ikony mają 3 wersje, niektóre mają na razie jedną wersję. Nie wiem, możliwe, że coś będzie zmienione w FIFA 22, ale wątpię. Myślę, że po prostu na razie nie są one dodane do kodu gry, te ich pozostałe wersje. Dempsey 85, dalej mamy Mossovoj 86, też nie bardzo szczerze mówiąc kojarzę. I teraz mamy ikonę, która jest chyba najciekawszą jak na razie. Może jeszcze jedna jest taka bardzo fajna. Jest to Cafu 88, 90 i 93, jeżeli chodzi o jego wersję Prime. I te statystyki są naprawdę, naprawdę bardzo fajne. Na pewno będzie to jeden z lepszych prawych obrońców w grze, albo lewych, czy prawych, napiszcie w komentarzach. I to jest druga ikona, która jest zdecydowanie najciekawsza, Di Stefano 90 i 92, również będzie to myślę podobna karta do Butragueño, tylko będzie chyba troszeczkę szybszy, jak dobrze widzę. Dalej mamy Camposa 87, Ivan Cordoba 87 i mamy chyba tyle na ten moment. Piszcie, słuchajcie, co sądzicie o tych ikonach, kogo wam brakuje w dalszym ciągu, kogo byście chcieli zobaczyć w FIFA 22. Ja jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego, że w końcu będziemy mieli polską ikonę w FIFA. A teraz przejdźmy do dzisiejszego kontentu o 19. I dobra, mamy godzinę 19, więc zobaczmy, czy SBC o gwarantowaną kartę SummerStar się pojawiło. Jest kolejny pojedynek, jest to pojedynek finał Copa America, Thiago Silva i Korea. Bardzo fajne karty, 4x4. Na pewno warto sobie zrobić, ciekawe jaki koszt, dwa segmenty do ukończenia, 83 i 86, jednak trochę drogo, ale karta na pewno bardzo, bardzo fajna i Thiago Silva nareszcie z bardzo dobrym tempem, średnia wysoka pracowitość i to naprawdę może być bardzo dobry środkowy obrońca, 83 i 87, również trochę drogie, ale na pewno bardzo fajne SBC, prawdopodobnie będzie też również takie z finału Euro, ale dobra, zobaczmy czy jest to, na co najbardziej oczywiście dzisiaj czekamy. I mamy pierwszy zespół, także oznacza to, że jutro na pewno będzie kolejny zespół właśnie z letnimi gwiazdami. Jestem bardzo ciekaw jaki skor, za chwilkę sobie zobaczymy, pamiętne mecze zostają sobie na jutro i jest to tyle. Pamiętne mecze i SBC o zawodnika letnie gwiazdy. Pamiętne mecze sobie zostawiam na jutro, paczka za 50 tysięcy w tym tygodniu, więc naprawdę bardzo warto sobie zrobić. 86 ogólna ocena, bez karty Team of the Season, bez karty Team of the Week, więc myślę, że okej. 30 z grania, naprawdę bardzo dobry koszt uważam. Okej, SBC zrobione, daję tutaj tego zawodnika, którego przed chwilą trafiłem, bo jakieś mam, nie wiem, dziwne przeczucie, że za chwilkę go trafię po raz kolejny. To jest najgorsza karta, którą można trafić w tej właśnie paczce. Jeżeli chodzi o te najlepsze, no to chyba jest ich bardzo dużo. Szczerze mówiąc, poza tą kartą właśnie Romero, chyba nie ma karty, której bym nie chciał trafić, więc co by w niej nie było, oprócz właśnie tego Romero, będzie dobrze. Naprawdę polecam wam zrobić, jeżeli robicie to piszcie co udało się w nim trafić. Jutro zaczynamy kolejny zespół właśnie za fazę pucharową Euro i Copa America. Jestem bardzo ciekaw jakie będą karty, na pewno odcinek będzie po 19, mnóstwo player picków i pewnie paczek. A w sobotę odcinek z player pickiem ikony Moments za wymianę ikon. Dobra, lecimy, zobaczymy co uda się trafić. Aha, jeszcze Neymar, którego odebrałem sobie na webapie. Także zobaczmy co uda się
trafić. Oczywiście liczymy jak najbardziej na Brazylię, Portugalię lub Argentynę. Może jeszcze Belgię, bo jest jeszcze Kevin De Bruyne. Także zobaczmy, jaka będzie narodowość. Hiszpania. Środkowy obrońca Emerick Laporte. Okej. Nie jest najgorzej. Na pewno bardzo fajny obrońca. Chociaż szczerze mówiąc, bardziej wolałbym jakąś kartę ofensywną. Także to było tyle. I widzimy się jutro w kolejnym odcinku na kanale. Na razie.